zapraszamy. I już przed Państwem prowadzący w klasyfikacji ligowej pan Andrzej Benedykciński i pani Joanna Kretkowska. Wielkie brawa! Dorobek punktowy 26. Jeszcze raz witamy pan Andrzej Benedykciński. I jak Państwo dobrze się domyślacie, to pani Joanna Kretkowska startowała w pierwszym zaprzęgu. Także dzisiaj ma dużo pracy. Ale jak już panią Joannę dobrze znam, także znosi to bardzo dzielnie. Prezentuje nam parę koni Ecuador i Ergo. Przyjechał do nas z Włocławka. Lipca we Włocławku odbędzie się kolejna edycja, której organizatorem będzie pan Andrzej Benedykciński. A tymczasem właśnie pokonuje przeszkodę numer 2, zmierza do jokera. Zawodnicy starają się nie ryzykować i jadą bardzo precyzyjnie w tego jokera. 10 sekund to przy takiej trasie to jest dosyć sporo, opłaca się troszkę zwolnić. Pięknie pokonane wszystkie człony przeszkody numer 4. Piątka również. Widać koniki pana Andrzeja prezentują piękny ruch. Jest to dosyć widowiskowe, jak myślę, dla Państwa. Czy Państwa takie konie w parze do bryszki zgrać, jest to nie lada problem. Dużo czasu trzeba poświęcić nauce takich koni. Z boku to się wydaje, ach tam wsiąść, złapać lejce i jechać. A jednak Państwu powiem, że jest to niebywale trudne zgrać takie koniki. A tymczasem już pana Andrzeja widzimy przy przeszkodzie numer 11, właśnie zmierza do 12. Do tej pory piękna jazda, szybko i precyzyjnie. Powożący często pomagają sobie głosem, żeby zachęcać konie do jazdy. I jeszcze dwie przeszkody. Jednak błotna przedostatnia, ostatnia i finish. I pięknie, proszę Państwa, czas przejazdu.